I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Hello na kanale. Lecimy do Hiszpanii. Z okna w kabinie mogłam zobaczyć wypalanie traw. No, nie jestem w 100% pewna, czy to było to, ale wszystko na to wskazuje. Z tego co wiem, w Polsce jest zabronione, jak jest z Hiszpanią, nie wiem, ale według mnie było to właśnie wypalanie pól, wypalanie traw. Dajcie znać, jeśli wiecie coś na ten temat. Dojechaliśmy. Taką mam kiecę. Z temu albo z Shein? W końcu nadarzyła się okazja, żeby ją założyć. U nas za zimno. Zobaczcie, pierwszy raz coś takiego widzę, żeby na lotnisku, jak ktoś przyjeżdża po was, tak stawał właśnie na parkingu. Nie, że wiecie, równolegle, tylko prostopadle. I jak? Ciepło? Zimno? Zimno. Trochę wieje, ale... Co ktoś przyjedzie z Norwegii, to się czuje, jakby było 30 stopni. Jesteśmy obok siebie, od razu ciepłej. Prosto z lotniska udaliśmy się do Alicante, a pierwszym przystankiem była ulica pełna kolorowych grzybków. Rzeźby były naprawdę urocze, a ciekawostką jest to, że do końca XX wieku ta dzielnica była niezbyt przyjazna ze względu na wiele niezbyt legalnych interesów, które miały tu miejsce. Jednak pomysł z grzybami sprawił, że teraz jest to bardzo oblegana ulica przez turystów i jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Alicante. Fajna ta ulica z tymi grzybkami, ale się już z niej zbijamy, idziemy dalej. Kawałeczek dalej mamy promenadę z palmami, czyli miejsce, do którego na pewno pójdziecie, będąc w Alicante. Przepiękny deptak ma ponad 500 metrów długości, a promenada otoczona jest palmami z widokiem na pobliski port. Kolorowa nawierzchnia wykonana jest z marmuru, a ciekawostką jest to, że jeden z kolorów posiada nazwę Czerwień Alicante, a to dlatego, że właśnie ten rodzaj marmuru wydobywany jest w okolicach wspomnianego Alicante. Pod koniec deptaka znajdziecie stoiska z rękodziełem i lokalnymi pamiątkami. Naprawdę jest tu pięknie. Pojedzone, zaraz ruszamy na zamek z naszym przewodnikiem. Aleś nagadała, przewodnik, który na rondzie jeździ 4 razy. Jak pizza? Jestem to. Lepsza niż ta we Włoszech? Lepsza niż ta we Włoszech? Lepsza. Pyszna była. Ale pyszna była. Knajpa nazywa się Prego i naprawdę pizzę włoską mają pyszną. Idziemy właśnie do zamku świętej Barbary, której nazwa wzięła się stąd, że został on odebrany z rąk muzułmanów, odbity z rąk muzułmanów właśnie w dniu świętej Barbary. Dlatego jest takie miejsce w Alicante, które musicie zobaczyć. Tam na dole są parkingi. Jeśli będziecie samochodem, pamiętajcie, aby nie płacić za te parkingi, bo one są darmowe, ale możecie nas spotkać na ciągaczy, którzy czekają na naiwnych turystów, żeby zebrać trochę pieniędzy. Tak więc wyjeżdżajcie, nie przejmujcie się i nic, nie płaczcie. Idziemy. Zamek świętej Barbary, nazywany twierdzą Alicante, góry nad miastem, niczym jego niepokonany obrońca. Zbudowano go na szczycie wznoszącym się ponad 160 metrów nad poziomem pobliskiego morza. Ruiny twierdzy widoczne są z każdego miejsca w mieście i mogą stanowić swoisty drogowskaz, dzięki któremu nie sposób jest się zgubić, będąc w Alicante. Forteca pochodzi z czasów średniowiecznej Hiszpanii, a jeżeli nie macie czasu albo siły wchodzić na samą górę, możecie skorzystać z windy. Wejście na zamek jest darmowe.
wizycie w centrum miasta wybraliśmy się do parku pełnego palm, różnorodnej roślinności, a nawet wodospadów. Jest to bardzo urocze miejsce, które niestety przez rozbudowę portu oraz linii kolejowej sprawiło, że park został odcięty od nabrzeża, tym samym zaburzając naturalne środowisko wielu roślin. Jednak do największych szkód przyczyniła się fabryka aluminium, która w ubiegłym wieku wyniszczyła wiele terenów zielonych, które niestety już nigdy nie odrodziły się. Jednak nadal polecamy mimo wszystko przejść się tam, zwłaszcza w upalne dni, aby troszeczkę ochłonąć. No właśnie chciałam mówić, że taki przyjemny ten park, ale wszędzie czuć chlorem, bo ta woda jest chlorowana po prostu. Pewnie, żeby była taka czyściutka właśnie, ale miejscówka spoko. Spoko, ładnie. Patrzcie, jakieś śmieszne koszyczki. Tak jakby połowa dużego kosza, super. I bardziej zwrotny i wygodniej niż taki po ziemi, co ciągnie się na kółkach, fajny. Patrz, jak ona się rozkłada tu, dobrze, no pewnie, bo ciebie na kanapy nie biorą, nie? Tylko masz swoje spanko, tak. I tak zakończył się nasz pierwszy dzień w słonecznej Hiszpanii. Rano, gdy wstaliśmy, zaczęliśmy jeść śniadanie, przyleciała do nas osa i zaczęła wykrajać szczypcami kawałek szynki, po czym wzięła ją, odleciała, ponownie wróciła i znowu zaczęła tą szynkę ciąć. Nic innego ją nie interesowało, zostało tylko i wyłącznie ta szynka. No, my byliśmy w szoku, że w ogóle widzimy coś takiego. Dajcie znać, czy kiedykolwiek wam też jakieś osy, pszczółki zabrały jakieś jedzenie. No, to było dla nas niesamowite, sami zobaczcie. Bardzo zazdroszczę takich klimatów, w których rosną kaktusiki, różne rośliny, jest cieplutko, chce się żyć, nie to co w Norwegii, zimno, szaroburo, chociaż lato jest piękne, no ale lato to tylko 2 miesiące w ciągu roku, a reszta to niestety pogoda, która nie rozpieszcza. Tego dnia pojechaliśmy do miejscowości Torrevieja, która jest nieopodal Alicante. Miejscowość słynie z różowego jeziora, które jest częścią parku natury. Różowe zabarwienie wody wynika z obecności pigmentów w typie bakterii zwanych halobakteriami, które przeżywają w ekstremalnych warunkach. Znajdujące się w nich skorupiaki również mają różowe zabarwienie, żywiąc się tymi halobakteriami, a z tym flamingi, które jedzą te skorupiaki i przejmują ich pigment. W wielu miejscach na świecie istnieją tereny magiczne, źródła, w których woda ma udokumentowane, bądź nie, właściwości zdrowotne i legendarne miejsca, w których panuje mikroklimat korzystny dla zdrowia i urody. Jednym z nich jest właśnie Hiszpania. Laguna Rosa, czyli naturalny park, w którym każdy może zażyć upiększających i zdrowotnych kąpieli błotnych i solankowych. Błoto i słona woda występujące w lagunach to prawdziwe bomby zdrowotne. Potwierdzono to również naukowo. Błoto występuje tylko w starej wieży, bo właśnie to oznacza nazwa Torrevieja. Błoto działa kojąco na skórę, czyni ją gładką, delikatną. Tak więc nie tylko upiększa, ale również leczy. Kurację nim poleca się osobom, które mają różnego rodzaju problemy dermatologiczne. Poza błotem oczywiście jest też słona woda. Kąpiele w niej wskazane są dla osób cierpiących na reumatyzm, ponieważ ma swoje właściwości odprężające. Więc na kąpielach w lagunach zyskuje cały nasz organizm. Usunięte są z niego toksyny, skóra się wygładza, polepsza krążenie krwi, a przez to również samopoczucie. Kąpiele w Laguna Rosa i przebywanie w tym parku nie kosztują nic. Warto jednak się uzbroić w wodę w baniaku, najlepiej 5-litrowym, ponieważ wychodząc z laguny będziecie mieć wszędzie na sobie drobinki soli. Kolejną ciekawostką jest to, że z wody morskiej Salinas
wydobywa się sól. Z 1 litra wody można pozyskać aż 150 gramów soli. Rocznie w lagunie La Malta i Torre Vieja wytwarza się ponad 600 tysięcy ton. Dlatego też nawet jadąc drogą będziecie mogli zauważyć ogromne kopy z pozyskanej soli. Idziemy na kąpiel błotną oraz taką kąpiel w solance. To będzie taka różowa woda, która jest bardzo dobra na jakieś choroby reumatyczne, układ odpornościowy, jakoś poprawia oddechowy i na krążenie krwi. A jeśli użyjecie błota, zaczniecie się wcierać tym błotem, to dodatkowo pomaga na różne choroby skórne, tak jak trądzik, łuszczyca i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz robimy sobie takie w sumie darmowe spa błota oraz kąpieli solnych. Idziemy. Musimy przejść przez takie różne chaszcze. Jak widzę, już sporo osób w wodzie. Ma sól. Już aż taka skóra jest, jakby się mieli jakiś olejek czy balsam po tej wodzie, bo on jest, nie wiem, jakaś taka dziwna po prostu. Jestem po kąpieli, zaraz wchodzę znowu. Nie jestem pewna co do tego błota, które dokładnie to jest do wcierania. No ale sama woda też fajna. O, zobaczcie jaką mam rękę już. Cała biała. Od tej soli, więc pamiętajcie wziąć ze sobą może jakieś 5-litrowe banie z wodą, żeby się trochę opłukać. Masakra. Kupiłam te chipsy w galerii w Auchanie. Pycha, no jadłam je kiedyś bardzo dawno temu w Polsce. Normalnie palce lizać pyszności. Lada moment wychodzimy na paradę. Ubrałam sobie taką sukieniusię. Ma tak jakby srebrną nitkę, coś takiego. A co? Podczas pobytu nie zabrakło wyjść na basen. Trzeba przyznać, że woda jest już taka dość rzeźka, ale noce mają 20 stopni, dlatego no nie spodziewaliśmy się, że będzie woda gorąca. Jednak mimo wszystko, gdy słońce na was z nieba praży, to samą przyjemnością jest wejście do chłodnego basenu, żeby troszeczkę się zrelaksować, odprężyć i właśnie tak ochłonąć. Podczas naszego pobytu wybraliśmy się do Cabo Roig, aby przejść się na taki fajny spacer nad morską bryzą. Naprawdę było wspaniale, piękne widoki. Polecamy wybrać się na taki właśnie odprężający spacer.
ale słońca, a ja wiecie co, nie wzięłam z Norwegii okularów. Jak ja mogłam taki błąd popełnić? Ale to nic. Jesteśmy właśnie w miasteczku Kalp i idziemy zobaczyć takie śmieszne, kolorowe budynki. A co? Tam w tle jest taka wysoka góra. Później na nią pójdziemy na mały hiking. Ale fajnie, cieplutko. Trzeba korzystać, bo w Norwegii jest zimno. Jak temperatura pasuje? Ciepło, ciepło. Trzeba korzystać, bo niedługo już nie będzie takich luksusów. Ale naprawdę praży z 30 stopni jak nic. O, i mamy chyba te kolorowe budynki, które są jako jakaś atrakcja tutaj. Więc idziemy zobaczyć. Zielone domki, czerwone domki. Proszę bardzo, jaki ładny spot właśnie z tyłu, z tą skałą, tu kwiatuszki. Pięknie. Uwielbiam takie klimaty śródziemnomorskie. Czemu nas nie ma takich kwiatków? Koło tych kolorowych domków zejście na plażę. Szkoda, że te wszystkie mury są tak poniszczone sprayami. Normalnie akt wandalizmu. Widoczny gołym okiem. Podoba mi się, że to są takie, wiecie, takie łuki na tych, o tak jak tam, na tych murach. Co to my mamy? Więc zobaczyć, co tam się dzieje. Z tego co widać, tu jest kominek i można było coś rozpalać. Jest jakby palenisko tam przygotowane. A proszę, ktoś to sobie tam wędkuje. Tutaj jakaś pani się opala. No, nie będę im zaburzać spokoju. Idę z powrotem na górę. Jesteśmy właśnie na największym placu w mieście Kalpa. Muszę powiedzieć, że spoko wygląda z tymi wszystkimi kolumnami. Na środku jakiś basenik. Podobno sporo imprez jest tu organizowanych. I takie fajne miejsce, żeby sobie posiedzieć w cieniu, no bo jest to troszkę zacienione. Niestety widzę w basenie wody brak. Chodzimy sobie po miasteczku Kalp i powiem wam, że sporo jest miejsc na mapach Google, gdzie niby coś jest oznaczone, a nic takiego nie ma, więc możecie stracić troszkę czasu. Dobrze, że nam się też nie pali. Ja spokojnie możemy sobie pochodzić, ale jest sporo miejsc właśnie, których w ogóle nie ma. A patrzcie, jakie tam są kraby. A co tu chodzi? Chcę zobaczyć. No, w każdej uliczce niby coś się dzieje, jakieś lampeczki, jakieś kwiatuszki. Ale na przykład były jakieś tam hiszpańskie schody, chciałam je zobaczyć i nie było. Co tu się dzieje? Nie, to nie są moje schody, ale stwierdziłam, że ciekawe, pójdę zobaczyć jakieś takie artystyczne rzeczy tutaj. O, i mewy poprzyczepiane. A tam coś jest, czy już nic? O, kurczę, błądzimy jak w tym. W Dubrowniku albo na Santorini, w tych uliczkach. I ciągle coś się znajduje.
sztuczny czy prawdziwy? Prawdziwy. Look at this. To jest gigantyczna ośmiornica. A to takie meduzy. Śmiesznie zrobione. Wybraliśmy się do Burger Kinga i tutaj w Hiszpanii można brać piwo. Śmieszne. A tutaj musiałam się pomęczyć troszkę z kolą, bo jest maszyna, do której trzeba użyć kodu QR, aby w ogóle zaczął lecieć picie. I kombinuję. A zobaczcie, czy tosek. Jakieś pyszności w środku z takimi kuleczkami powinno być. Czy to są kuleczki? Tu są kuleczki. Od razu spróbuję. Pokażę wam tą gulkę. Pycha. Uwielbiam taki serek. Tam jakieś mistrzostwa są teraz, czy coś, że taka piłka? Podwójny kurczak, łakomstwo. Dodatkowo fryteczki z cheddarem i bekonikiem. Niezbyt kusząco wygląda, ale patrzcie, to jest żółta buła, która smakuje jak cheetosy serowe. Ale śmieszne. Uwielbiam cheetosy, więc super. Niam, niam, niam. Szłapiemy się na tą górę wielką. Jest takiego parkingu przy wodzie. Była droga na Google Maps na przełaj. To oczywiście poszliśmy nią, ale zejść nie polecam. Wejść jeszcze pół biedy. Bo niektóre takie bardzo strome były te stopnie. Po żwirze jakimś. I tu pani, która pracuje, widziała, że idziemy z krzaków. No to była w szoku i mówi, czy chce mi się pozabijać. No ale widać ewidentnie na Google Mapach, że tam są ścieżki wydeptane, więc nie jesteśmy pierwsi. No ona nawet nie wiedziała, że tą drogę jest wydeptana. A my zobaczyliśmy na Google Mapach, wiecie, że były takie jasne ślady, no, czyli ewidentnie jakieś dróżki. No i dało radę wejść. Niezbyt bezpiecznie z dziećmi, na pewno nie, ale zejść bym nie chciała tamtędy, więc normalnie, że będziemy szli tą drogą. Ale zawsze 15 minut oszczędzone, jakby nie było. Zwłaszcza, że taki skwar jest. Aż niemożliwe, że to jest połowa października. Tutaj kawałek trasy, jaka piękna woda błękitna. No na takiej tutaj bym skarpie powiedziała. No ale... O, i pamiętajcie mieć dobre obuwie. Tu wszędzie są znaki. Zakaz noszenia zwykłych takich klapek. Bo jednak nie jest ciężko się wywalić na takich skałach, jeśli ma się laczki. Jakam sweet skarpety, aż wam pokażę. O, panda. Z temu za jakieś 5 groszy. Mam nadzieję, że noga mi nie skiśnie. Nie powinna. Powiem wam szczerze, że nie chciało nam się wchodzić na sam szczyt, bo tam było 500 metrów, a do wyboru mieliśmy jeszcze 300 metrów. To stwierdziliśmy, że idziemy na te 300 metrów, bo nie chce nam się wspinać. Ja też mam kolano. Czasem problem, jak chodzę po górach i troszkę pobolewa. Taka trochę wymówka, ale nie chciało mi się wchodzić. O, ale łobuz. Patrz, takie wiatry, że ledwo lecą. I przed chwilą ledwo uniknęliśmy miny. Latają nad nami i tylko polują na nas.
Idziemy stąd fajnie. Czy polecam jakoś super fest? Myślę, że jak nie pójdziecie na sam szczyt, ten co ma 300 metrów, bo 500 metrów, nie wiem jak dokładnie wygląda, to za dużo nie stracicie, bo tu jest widok na wodę. Miasto widać tam fajnie i je już na początku trasy możecie podziwiać z wysokości, dlatego jeśli chcecie mieć lepszy widok na wodę z drugiej strony, no to spoko, ale ja jakbym tego nie zobaczyła, nie czułabym jakiejś ogromnej straty. A ty, Daniel? Czuję straty już teraz. Na pewno. Dlatego uciekamy jak najszybciej. Już powoli wracamy. Jakieś ostatnie foty z miastem w tle. I idziemy oddać komuś telefon, bo nawet wam nie mówiłam, ale proszę bardzo, znaleźliśmy iPhone na trasie bez kodu PIN, więc zadzwoniliśmy na pierwszy dostępny numer. Okazało się, że to jakaś babciusia, którą chyba mijaliśmy właśnie w tym tunelu, bo kojarzę, że słyszę takie dziadki z kijkami, a pierwsze zdjęcie w galerii to właśnie takie starsze dziadki z kijkami. Więc spotkamy się na dole i tam oddamy im telefon. O, proszę, takie trochę Miami Beach. I wiecie co, my byliśmy na górce 300 metrów, ona była na wodę, więc sam widok na wodę, nic ciekawego. Lepiej chyba wejść 500 metrów do góry i mieć widok na miasto. Ale dla tych, którzy nie będą mieli siły, to myślę, że stąd jest ten sam widok praktycznie też ładny. I nie ma co wchodzić 500 metrów. To wersja dla leniuchów. Telefon oddany, my już praktycznie jesteśmy na parkingu. Daniel poszedł skrótami, czyli tą drogą z Google Maps, o której wcześniej wspominałam. A ja szanuję swoje życie i idę normalną ścieżką. Spotkamy się na miejscu. Chyba, że będzie pierwszy i podjedzie tutaj samochodem. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że jak właśnie wchodzi się pod górę, to w miarę idzie. Ale schodzenie takimi trasami, wiecie, bardzo strumymi, takim, że naprawdę trzeba uważać, to jest podwójna robota, więc będę pierwsza. I to bez oszukiwania, że nagle podbiegnę. Bez oszukiwania. Znalazłam jakiś skrót. No taki spokojny. Takim skrótem mogę iść. Bo tamten był bardzo stromy i nieprzyjemny. Zobaczymy, gdzie ja to dojdę. Pewnie znając moje skróty, będę musiała dwa razy dłużej iść zaraz. Chowam telefon. Jesteśmy właśnie w Benidormie. Bardzo ładnie tutaj jest. Taki zachód słońca. Jak widać, większość osób jednak już tylko na kocyku, a nie w wodzie, bo woda, no, jak dla nas i tak w miarę ciepła, ale to już nie jest to samo co w lato. Tu miasto, palenki. I muszę przyznać, że całkiem sporo osób tutaj ćwiczy. Dziadek jeden, drugi, trzeci, czwarty i bardzo dobrze. Z takimi widokami to można ćwiczyć. No właśnie, dlatego ja nie ćwiczę, jestem leniwa, bo nie mam takich widoków. I wszystko jasne. Wiecie co, ja pierwszy raz widzę białe gołębie na żywo. Nie wiem, gdzie one się ukrywały. Całe mnóstwo. Tam na dół można jeszcze zejść na punkt widokowy, ale są też wszystko jest piękne. Kupiłam truskawkową fantę. Smakuje jak jakiś syrop trochę, ale dosyć smaczny. Słodziutki taki. No, niezły. Nawet nie wiadomo jaki smak, ale pokażę okładkę. Takie dziwne. To jakaś boruńska słodka, takie nie wiem. Lepszy niż normalny? Taki bez żadnych smaków? Mało tego piję, to nie wiem. No. Też nie przepadam za energetykami. Chyba, że z Jagermeisterem. Wtedy tak. Ja myślałam, że pada deszcz, ale ta woda po prostu tak spływa sobie. I to tak się mieni. Masakra. No tak, sam beton. Ciężko ujście jakieś znaleźć. Takie ciepłe powietrze na dworzu. O matko.
Powiem wam, że jeśli w Norwegii byłyby takie temperatury jak w Hiszpanii, to ja nigdy bym na nic nie narzekała. Trzeba przyznać, że Norwegia jest piękna, fiordy są ładne, ale właśnie brakuje mi takiego plażowania, wyjścia do morza. No, naprawdę fajne chwile w tej Hiszpanii mieliśmy i już za tym tęsknię. Jak widzicie, tu mieliśmy jeszcze ostatnie plażowanie. Znalazła się również podczas pobytu chwila na przejażdżkę rowerami, trochę właśnie takiej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Taka przejażdżka to sama przyjemność przy tych temperaturach. Czekamy właśnie u fryzjera. Daniel już ma ścięte włoski. My tak przyjechaliśmy sobie rowerkami, mówimy, a zatrzymamy się, zobaczymy. Widzicie, no co chwilę jak się rysną. Zatrzymamy się, zobaczymy, jak tutaj się zetną mu włosy i od razu pójdę, że mi końcówki ścianie, że mam swoje krótkie. To nadal niestety bardzo zniszczone, więc możliwe będę miała takie krótkie. Zobaczymy. Pokaż się. Skol. Wyszliśmy od fryzjera. Tutaj włosów za bardzo nam nie suszyli. Danielowi w ogóle. Mi też nie, ale jest takie ciepłe powietrze, że już mam praktycznie sucha, minęło, nie wiem, 3 minuty. Na początku ja powiedziałam, żeby cięła tam z 5 cm czy więcej, ale jak pokazała mi, jakie to było krótkie, bo nie, no, poczekam, bo miała do połowy ucha chyba. A tak to powoli będę ścinać po 2 cm. Oczywiście dałam się namówić na jakieś kapsułki, które pomagają niby, żeby włosy były gładkie, miękkie, dobrze się rozczesywały. Jakaś keratyna chyba to jest do włosów. No nie, co, zobaczymy. No by działało. Teraz mam fajne takie, jak ona mi tym zrobiła. No ale wiecie, jak to jest u fryzjera zawsze inaczej niż jak samemu w domu. No ale trudno. Nadgodziny wpadną. Nie? Trzeba będzie nadrobić wydatki. Okay. Jedziemy dalej rowerem. Ale super, normalnie taka przejażdżka rowerkiem, jak jest tak ciepło. Naprawdę, jakby w Norwegii było cieple, ja wiem, że można się ubrać i też będzie okej. Okay. Ale nie chcę 10 warstw jechać w zimnicy do roboty. Jakby było tak jak tutaj, na pewno bym rowerem jeździła codziennie do roboty i nie tylko. A tak to, no niestety. Samochodzikiem. Nie wiem, czy słyszycie, ale to są zielone papuszki, chyba faliste. Czasem widać, jak jakaś przylatuje albo odlatuje, a w tej chwili tylko hałasy. I zobaczcie, jakie gniazda. I tutaj kolejna dziura taka. O, tam jest zielona. O, i sobie siedzą. Takie to jest fajne. A, to jest śmieszne, takie papuszki sobie tak żyją i latają na świeżym powietrzu. No i powrót do szarej, dosłownie szarej i smutnej rzeczywistości. Witamy ponownie w Norwegii. Koniec pięknej, słonecznej Hiszpanii. Koniec Hiszpanii. Teraz robota. Tak więc dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Pa, pa! Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Bardzo polecam wam Hiszpanię jako taki kierunek na wypoczynek. Jest naprawdę pięknie. Chciałabym kiedyś też pojechać do Malagi, tamte okolice, Sewilla. No, na pewno w przyszłości się tam wybierzemy. A dzisiaj już muszę wam podziękować za oglądanie. Wpadajcie na Instagram ikkestresvlog.
i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!